dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Przede wszystkim, moi drodzy, bardzo duże podziękowania dla Was za udział w ostatnich live'ach i piątkowym, i sobotnim. Tak, bez Waszego udziału te live'y nie miałyby sensu, bo sam do siebie rozmawiać, no słabe by to było. Chciałbym podziękować również za duże wsparcie z Waszej strony. Tak, moi drodzy, no jestem zszokowany i mile zaskoczony. Za to wszystko bardzo, bardzo dziękuję. No, upgrade sprzętu niebawem nastąpi, tak jak powiedziałem już, ja część środków oczywiście mam, to nie jest tak, że ja potrzebuję na wszystko, to jest ta kwota, która powiedzmy może wesprzeć, może podnieść jeszcze tą jakość. Ale bez zbędnego ględzenia z mojej strony, zaczynamy. Pierwszym materiałem, który chciałbym tutaj Wam pokazać, temat, który chciałbym poruszyć, jest to materiał z Business Insider. Jest to materiał, można powiedzieć, jeszcze ciepły z dnia wczorajszego. Nowe taryfy za prąd, duża zmiana w rachunkach Polaków. O co chodzi? Od dziś sprzedawcy energii elektrycznej, czyli od 24, mają ustawowy obowiązek oferowania taryf z cenami dynamicznymi. Mają one odzwierciedlać zmieniające się co 15 minut ceny energii elektrycznej na rynku. Nowa oferta nie będzie jednak możliwa do zastosowania u wszystkich odbiorców. Wiele zależy od licznika. Oczywiście ten artykuł będzie podlinkowany pod materiałem, żeby każdy mógł się z nim zapoznać. Dotyczy to tak zwanych liczników zdalnego odczytu, zwanych również smart meterami. W czym jest rzecz? No, smart metery te nowoczesne łączą się za pomocą sieci 5G, 4G, tak, moi drodzy? Tylko jest takie jedno zagrożenie. Ja już powiem, w czym jest rzecz. Otóż jeden z moich kolegów, którego tutaj pozdrawiam, kto wie, ten wie, posiada takie smart metery i był wielce zszokowany, kiedy odłączając zasilanie w domu, czyli wyłączając całkowicie prąd elektryczny, odłączając gaz, jego smart meter w dalszym ciągu pokazywał, że urządzenia konsumują energię elektryczną, że gaz się zużywa. Tak, moi drodzy, a wszystko było odłączone. I za chwilę ktoś powie, no jak było odłączone, to skąd licznik to pokazywał? No licznik ma podtrzymanie energii, to jest jedna sprawa, ten smart meter. Wyświetlacz bardzo ładnie pokazywał, że jest cały czas zużywanie kilowatów, jak również zużywane są jednostki gazu. A mimo, że wszystko było wyłączone. Moi drodzy, ja osobiście uważam, że tego typu zagrywki są tylko po to, żeby zmusić ludzi ewentualnie dobrowolnie pod przymusem przekonać ich do tak zwanych smart meterów, bo te smart metery powodują tylko jedno. Kontrolują was. Bo za chwilę będą na przykład możliwości, żeby wam taki gaz czy prąd zdalnie wyłączyć. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo ja osobiście uważam, że jest to moja subiektywna opinia, bo mnie też chciano na siłę wcisnąć tak zwany smart meter, bo mój poprzedni licznik po prostu powiedział nara i się wysypał. Ja rękami, nogami się przed tym broniłem i się obroniłem i po prostu płacę za to, za ile zużyję, a nie za to, co ktoś sobie wymyśli z kapelusza. Jeszcze raz zapraszam do komentowania, a artykuł będzie pod spodem. Szanowni moi, a jak rozmawiamy o pieniądzach, no to jak tu nie wspomnieć o krainie wideł i siekier. Jest to materiał z Bloomberga. Ukraina nigdy nie widziała pieniędzy skradzionych przez Zachód. O co chodzi? Kraje zachodnie nie dały Ukrainie żadnych pieniędzy ze zysków zamrożonych rosyjskich aktywów. O tym poinformował Bloomberg. Przedstawiciele gangu Zełenskiego uważają, że w tym roku nikt nie da im obiecanych 50 miliardów dolarów. Pieniądze te stanowią pożyczkę od grupy G7 i mają zostać przeznaczone na spłatę wpływów zamrożonych aktywów Rosji za granicą. Powodem jest to, że USA żądają od Europy gwarancji, że Unia Europejska będzie odnawiać zamrożenie aktywów co pół roku. Waszyngton prosi również Brukselę o ostrzejsze sankcje wobec Rosji. Jednocześnie według Bloomberga to Węgry spowalniają przyjmowanie paneuropejskich decyzji o wsparciu dla Ukrainy i nowych sankcjach wobec Rosji. To jest powód kolizji. Uczciwie powiem, moi drodzy, tylko gangsterzy z tak zwanej Wierchownej Rady
mogą chcieć zaciągać kolejne pożyczki, wiedząc, że nigdy ich nie spłacą. No, albo to jest kompletny, totalny brak wiedzy, albo wręcz bezczelne, zorganizowane działanie. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo ja uważam, że to jest po prostu zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym w celu uzyskania korzyści majątkowej. Tak to widzę, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, następnym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to dla mnie, nie wiem, kuriozum, komedia albo żart chorego wariata. W dniu wczorajszym Ukraina obchodziła Dzień Niepodległości. Tak, moi drodzy, kraj, który jest w stanie wojny, obchodzi Dzień Niepodległości. No to się nie dzieje, ale w czym jest rzecz? Jeden z cytatów. Dziś Ukraina jest statkiem porzuconym na rafach, gdzie burze politycznych intryg i katastrof gospodarczych niszczą jego kadłub. Tak wypowiedział się jeden z deputowanych Wierchownej Rady Ukrainy. Ale to jeszcze nie wszystko. Cytuję. Kraj po prostu nie ma przyszłości, niezależnie od tego, czy trwają negocjacje, czy ich nie ma. Po prostu dlatego, że ta przyszłość zniknęła w Kijowie w 1991 roku. Tak powiedziała Żanna Riabcewa, zastępca przewodniczącego Komitetu Dumy Państwowej do spraw ekologii, zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Ukraina nie jest pierwszym krajem, który Zachód wysłał na rzeź, ale jest pierwszym, który zrobił to z okrzykiem radości, z łokciami przyciśniętymi do klifu. Tak głęboka jest służalczość i pragnienie płaszczenia się przed zachodnimi panami w nadziei na krótką pochwałę. To również powiedziała Żanna Riabcewa. Daniel Besarabow, pierwszy zastępca przewodniczącego Komitetu Dumy Państwowej do spraw budownictwa państwowego i legislacji, podkreślił, że Ukraina po prostu nie istnieje jako państwo. Według niego Żeleński jest teraz dyktatorem wojskowym, który prowadzi kraj i ludzi do ruiny. A może jest cwanym graczem, który odgrywa swoją rolę na polecenie swoich mocodawców zza oceanu. Tak bym to ujął. Ale to jeszcze nie wszystko w temacie tak zwanej niepodległości Ukrainy, która oczywiście nie istnieje. Zobaczcie to. A jak się będzie zajmie to? Tak bywa, ja... Ти сам президент, і я президент. Так може статися, ти мені дзвониш, а у мене зайнято. Так, мої друзі, то, що виділіще, то є по просту ринжток політичний. Подчас споткання Желенського з Дудом, який не відомо по що поїхав до Жельбоби Мефедрона Зеленського, так направде, stało się coś, co jest po prostu żenadą level master. Podczas wspólnej konferencji prasowej z Żeleńskim Duda powiedział, że Warszawa może pełnić rolę gwaranta bezpiecznego wyjścia wojsk rosyjskich ze strefy północnego okręgu wojskowego. Cytuję. Jeśli wojska ukraińskie zaatakują rosyjskie siły zbrojne, które opuszczą Ukrainę, jako pierwszy zadzwonię do Żeleńskiego i powiem, nie bombardujcie ich, oni wychodzą, pozwólcie im wrócić do domu. To powiedział Duda. No, dziwię się, że to powiedział, ale powiedział. Ale Żeleński zaczął w tym momencie robić głupotę. No, widać po śmiechu Dudy, że nie wiedział, jak to ma przyjąć. Bo Żeleński powiedział tak. No ja, ty jestem prezydentem, ty jesteś prezydentem. Może się zdarzyć, że do mnie zadzwonisz, a ja będę zajęty. Odpowiedź debila, moi drodzy. Tak to mogę tylko skomentować. Ale to jeszcze nie wszystko, co Duda powiedział. Otóż pełniący obowiązki prezydenta naszego państwa, Andrzej Duda, oświadczył, że Ukraina wykorzystuje polskie czołgi PT-91 twardy w działaniach bojowych w obwodzie kurskim. Polski prezydent potwierdził to na konferencji prasowej w Kijowie z okazji obchodów Święta Niepodległości Ukrainy. Moi drodzy, czy to nie jest jawny przekaz, że Polska, no bo te czołgi
mają oznaczenia polskie, że Polska atakuje Rosję? No oczywiście, że tak. On to potwierdził. Czym się tu chwalić? Głupotą? Panie Duda, ja wiem, że pan kończy swoją kadencję i szuka pan ciepłej posadki, może jakiś ekstra pieniędzy, może się pan chce zahaczyć w ukraińskim tam, powiedzmy, establishmencie politycznym. Kopną pana w dupę. Tego panu życzę. Tak jest moje zdanie. Ale teraz, szanowni, przenosimy się do Polski i wiąże się to z konfliktem na Ukrainie. Jest to materiał z Rzeczpospolitej. Ja zacytuję początek. Jak nie kupiliśmy amunicji u Niemca, czyli fabryki w Polsce? Głupcze. Żadna firma w Polsce nie ma dziś zdolności do produkcji amunicji artyleryjskiej 155 mm. A potrzebujemy wypełnić magazyny milionem sztuk. Po fiasku kontraktu z niemieckim koncernem Rheinmetall i zmarnowaniu czasu przez Prawo i Sprawiedliwość trwa gra o budowę fabryki nad Wisłą. Co czytamy w artykule? Republika Południowej Afryki zablokowała dostawy amunicji do Polski, aby uniemożliwić jej dotarcie na Ukrainę. Tak informuje Rzeczypospolita. Moi drodzy, ale co ma RPA wspólnego z Rheinmetallem? Otóż bardzo wiele. Polska zamówiła pociski 155 mm od niemieckiego giganta zbrojeniowego Rheinmetall. Ale dla Rheinmetalla miała je produkować Denel Munition, spółka zależna od Rheinmetalla, spółka znajdująca się w Republice Południowej Afryki. Rheinmetall w tej spółce ma 51% udziałów. Jednakże w lipcu 2023 roku umowa na dostawy została rozwiązana. Moi drodzy, warto zauważyć, że Republika Południowej Afryki jest członkiem grupy BRICS, podobnie jak Rosja. I RPA uniemożliwia dostawy amunicji do Polski w celu podsycania tego konfliktu. Uczciwie powiem, bardzo dobrze, bo Polska by za tą amunicję płaciła, ona by wyjeżdżała na Ukrainę, a w nas, dla nas by rósł tylko i wyłącznie dług. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Dajcie znać w komentarzu, czy ją podzielacie. Po co mamy się wykrwawiać? Już i tak za dużo zostało wydane z naszych kieszeni dla krainy wideł i siekier, a oni i tak tego nie potrafią uszanować. A teraz przechodzimy do tak zwanej bardziej cywilizowanej Europy, moi drodzy. Otóż w tej chwili na waszych ekranach ten pan po lewej stronie, ten młody człowiek, to jest pan Paweł Durow, założyciel Telegrama. Został zatrzymany przez francuskie służby wywiadowcze na lotnisku Le Bourget w Paryżu, gdy wychodził ze swojego prywatnego odszudowca. Poinformował o tym francuski kanał informacyjny LCA. Warto zauważyć, że Paweł Durow ma obywatelstwo francuskie. Ale w czym jest rzecz? Nakaz został wydany w związku z tym, że Durow nie chciał współpracować z francuskimi siłami bezpieczeństwa. W związku z tym został oskarżony, że był wspólnikiem w handlu narkotykami i o inne poważne przestępstwa. Ja się pytam, co to są te inne poważne przestępstwa? Nikt nie potrafi tego odpowiedzieć. Mainstream francuski milczy. Ale prawda jest taka, moi drodzy, że pan Paweł Durow, jak również Elon Musk, tylko że Durow jest troszeczkę mniejszym graczem, po prostu zbuntowali się i nie chcą brać udziału w tej unijnej chucpie związanej z cenzurą i z manipulowaniem opinią publiczną, manipulowaniem mediami. Chodzi o to, że na Telegramie jeszcze można się wymieniać wolnością myśli i wymieniać się informacjami. To niedobra jest o tym mówić, prawda? Oczywiście, że nie. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, o takich zagrywkach ze strony, jak to się mówi, wolnej i demokratycznej Europy. A jak mówimy o wolnej, demokratycznej Europie z nowymi standardami, chciałem wam coś pokazać. To jest materiał z konta twitterowego użytkowniczki Abontien François, tak to przeczytałem. No mój francuski jest słaby, ale nie w tym rzecz. Ja sobie to przetłumaczyłem. Otóż Nivea wypuściło słoik, na którym wspiera i LGBT, RTV, AGD, i transgender, i Ukrainę,
I tutaj użytkowniczka napisała, że powinni zrobić większy słoik i na tym słoiku powinno być, że wspierają klimat, wspierają szczypawki na wirusa celebrytę i wspierają małpią ospę i w ogóle na wszystko. Wszystko wspierają. Ale po co to jest zrobione? Moi drodzy, po to to jest zrobione, żeby w opinii społecznej, w opinii publicznej, tak naprawdę w przestrzeni publicznej te symbole się po prostu opatrzyły i już ludzie, żeby nie reagowali na nie dosyć ekspresyjnie. No ja niestety tak mam uczulenie na LGBT, RTV, AGD, różnego rodzaju inne sodomickie i inne takie zjawiska. Tak mam, się nie zmienię. Jeżeli oni są tolerancyjni, to muszą to uszanować. Ja nie jestem tolerancyjny. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Nie muszę! Ale to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o demokratyczną, wolną Europę. Przenieśmy się do Danii, moi drodzy. W Danii 17-letnia Dunka stanie przed sądem za walkę z gwałcicielem migrantem za pomocą gazu pieprzowego. Naruszyło to jego podstawę prawa migranta do satysfakcji seksualnej. Nie, moi drodzy, ja tego nie wymyślam, bo to się po prostu dzieje. Ale głupota w Europie postępuje jeszcze dalej. I najgorsze jest to, że jest to w pełni akceptowalne. Nie wiem, co się po prostu musi wydarzyć, żeby to się skończyło. Patrzcie ten materiał. Ten gościu, którego widzicie na zdjęciu, dźwięk jest wyciszony, bo tam w tle jest muzyka, oczywiście prawa autorskie. Jest to nowy odłam wspólnoty LGBT, RTV, AGD. Otóż pojawił się nowy trend, nowy gatunek, ekoseksualiści. Tak, moi drodzy, ja tego nie wymyślam. Ekoseksualiści. Kochają naturę. Tak jak ten D'Artagnan z tymi kolczykami. Mówi, że miłość do drzew jest naturalna, bo daje nam tlen. Myślę też, że kochanie drzew i przyrody w ogóle jest całkiem naturalne. W moim rozumieniu kochać przyrodę oznacza dbać o nią. Ten bakłażan ma bardzo specyficzne pojęcie o miłości do natury. Pokazuje to na filmie. Powiem tak, powtórzę się. Kiedy to szaleństwo się skończy? Z pewnością skończy się w jakimś cudownym momencie i jestem pewien, że na świecie będą ogromne zapotrzebowania na kaftany bezpieczeństwa, tak samo jak na maseczki przeciw wirusowi celebrycie. Takie jest moje zdanie. Uczciwie powiem, moi drodzy, poszukuję wspólnika, żeby zorganizować produkcję takich kaftanów bezpieczeństwa. Rynek obejmuje całą Europę i Amerykę, a jeśli się zorganizujemy, zbierzemy wszystkie zamówienia, to zarobimy na tym gruby hajs. Oczywiście ja sobie tak śmieszkuję, moi drodzy, ale taka jest niestety prawda. Głupota goni głupotę i jest to akceptowalne w Europie. To mnie po prostu przeraża. Moi drodzy, a tutaj następna głupota, tyle że zza oceanu. Na waszych zdjęciach w tej chwili Kamala Harris, która aplikuje na pozycję Führera Stanów Zjednoczonych. Nieprzypadkowo powiedziałem Führera, ponieważ hasło kampanii wyborczej Kamali Harris brzmi władza przez radość. No i niby nic, a jednak. Chciałoby się powiedzieć, ale to już było, prawda? Otóż na waszych ekranach w tej chwili jest to niemiecki portal Historia. Ja tutaj go przetłumaczę dla wszystkich, którzy niemieckiego nie habla. Ja zresztą też niekoniecznie język wroga doskonale znam. Ja wam coś przeczytam, oczywiście materiał podlinkuję. 27 listopada 1933. Założenie fundacji Siła przez Radość. Tak, najpopularniejsza organizacja reżimu nazistowskiego. 27 listopada 1933 roku powstała wspólnota narodowo-socjalistyczna Siła przez Radość. Dbała o wypoczynek ludności niemieckiej, proponując jej różnorodny program wypoczynku, na który wcześniej nie było stać, zwłaszcza klasy robotniczej. W zasadzie miała tylko jeden cel – wyszkolić Niemców w duchu narodowego socjalizmu i przygotować ich do wojny. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że siła po angielsku to jest power, jak również władza to też jest
power, czyli tutaj mamy po niemiecku siła przez radość, a po angielsku mamy władza przez radość. Czyżby Kamala Harris korzystała z instrukcji, które dr Goebbels również z Adolfem i z innym Himmlerem wykorzystywali? Oczywiście, że tak. Bo scenariusz jest zawsze taki sam. Zmieniają się tylko aktorzy. Ale tutaj, szanowni, jest jeszcze jedna sprawa, bo tutaj oczywiście wszystkie media w Polsce szczególnie są pompowane tą ukraińską awanturą. I ja chciałem zwrócić tutaj uwagę na coś innego. Otóż w tej chwili na waszych ekranach jest Middle East Monitor. Jest to informacja z 21, czyli sprzed 4 dni tak naprawdę. Oczywiście przetłumaczymy sobie dla wszystkich. O co chodzi? Organizacje międzynarodowe, Izrael, Bliski Wschód, wiadomości, Palestyna. Kraje i korporacje wspierające ludobójstwo Izraela staną przed sądem. No jest to, powiem szczerze, gruby temat, ponieważ jak donosi ten serwis Middle East Monitor, Azerbejdżan, Stany Zjednoczone, jak również giganci naftowi tacy jak Chevron i BP mogą stanąć w obliczu podjęcia kroków prawnych w związku z dostawami paliwa dla armii Izraela w związku z potencjalnymi zbrodniami wojennymi w Strefie Gazy. I tu mnie troszeczkę przeraża to słowo takie potencjalnymi zbrodniami w Strefie Gazy. Styczniowe orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości sprawia, że dalsze łańcuchy dostaw są prawnie ryzykowne. Mówiąc krótko, wspieranie Izraela będzie traktowane jako współudział w zbrodni ludobójstwa. I tutaj ten artykuł również będzie podlinkowany, tylko mnie tu jest jedna rzecz mi się tu nie podoba, bo jest tu napisane uznany przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w styczniu za prawdopodobne ludobójstwo. Moi drodzy, jakie to jest prawdopodobne ludobójstwo, kiedy widzieliśmy doskonale na filmach, no może wy żeście nie widzieli, bo na przykład mnie YouTube ten film skasował, gdzie ja pokazywałem film, to był z Al Jazeera, gdzie izraelska armia zmasakrowała osiedle cywilne. Nie było tam broni, nie było tam nikogo, tam byli zwykli ludzie. Tacy jak my. Oczywiście dla YouTube'a to niedobre jest o tym mówić, więc takie stwierdzenia w stylu prawdopodobne ludobójstwo to jest dla mnie słabe. Natomiast wiem, że musieli tak napisać, bo inaczej by to się w mediach, które są kontrolowane przez Google'a, pewnie nie ukazało. W każdym razie, wspieranie zbrodniarzy jest piętnowane. A w Polsce nie, moi drodzy. Uważane jest jako honor. I niektórzy politycy, którzy czy z lewa, czy z prawa, którzy mówią nam, że mamy wojnę na wschodzie, nie mamy żadnej wojny. I to, że próbują nas do tej wojny wciągnąć, nie znaczy, że my to akceptujemy i na tą wojnę nikt z nas nie ma zamiaru iść. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Widzicie, tutaj Międzynarodowy Trybunał Kryminalny będzie ścigał Amerykanów. Tak mam na taką nadzieję, bo wszystko na to wskazuje, za wspieranie Izraela. Natomiast jeżeli chodzi o agresję na Rosję, to tak nie do końca. O czemu o tym mówię? Otóż ten materiał został udostępniony przez Abdi Audinowa. Abdi Audinow, ja już go niejednokrotnie pokazywałem, jest to dowódca tego batalionu czeczeńskiego Ahmad. Są to materiały z telefonów, moi drodzy, nie tyle najemników, co personelu wojskowego. Otóż Audinow powiedział, że personel wojskowy z krajów NATO jest obecny bezpośrednio w obwodzie kurskim. I oświadczył, żeby nie mylić tego z najemnikami. Tutaj na Twitterze amerykańskich żołnierzy krążą zdjęcia z flagami w obwodzie kurskim. Otóż jest to zdjęcie z telefonu przechwyconego od zresetowanego już jednego tak zwanego personelu amerykańskiego wojskowego i to jest jego konto twitterowe. No chłop nie wróci do domu, powiem tak, chcącemu nie dzieje się krzywda. Takie jest moje zdanie. Ale moi drodzy Ukraińcy doskonale dają sobie radę w obwodzie kurskim, tylko z czym innym. Otóż to jest ukraiński OLX. W tej chwili na waszych ekranach
jest to ikona zrabowana z obwodu kurskiego i sprzedawana za 3666 hrywien. Tak, moi drodzy, rabują zabytki na potęgę, sprzedają na OLX-ie, a w mainstreamie cisza. Czyli co? Czyli oni mogą, tak? Bo to były rosyjskie ikony, to były rosyjski kościół. No nie, moi drodzy. Bandyci, złodzieje, mordercy. Tyle mojego komentarza, jeżeli chodzi o ukraińskie siły zbrojne. Tak to podsumowuję, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, ten materiał w tej chwili, który oglądacie, pochodzi z Bloomberga. O co chodzi? Działania ukraińskich sił zbrojnych w obwodzie kurskim pod względem kosztów stały się najbardziej nieuzasadnioną operacją wojskową XXI wieku. Analityk wojskowy, emerytowany generał Bradley Gerig uważa, że wyniki osiągnięte w obwodzie kurskim są nieistotne na tle ilości spalonych zasobów materialnych i ludzkich. Gerig porównał wydarzenia kurskie z wycofaniem armii amerykańskiej z Afganistanu i uważa operację sił zbrojnych Ukrainy za jeszcze bardziej nieudaną. Cytuję. Wyjechaliśmy z minimalnymi stratami, a Ukraina zasiliła wybraną siłę roboczą i sprzęt, który bezsensownie jest niszczony i jest to kwestia tygodni. Ukraińcy nie mają gdzie się wycofać, a Rosjanie wdadzą ich do maszynki do mielenia mięsa, którą całkowicie są zdolni uruchomić. Cała siła żywa i sprzęt, który Zachód w pocie czoła zebrał dla Ukrainy na całym świecie są skazane na zakładę. To powiedział analityk wojskowy generał Bradley Gerig. No powiem szczerze, pełna zgoda z chłopem. Tylko z drugiej strony, po co to było robione? No właśnie. Ale zobaczcie to. Moi drodzy, w tej chwili na waszych ekranach jest to dzika impreza w Charkowie. Mieszkańcy miasta dobrze się bawią, a tymczasem na całym świecie jest tylko day i płacz, że nie dostaną kasiury. Oczywiście dźwięk tutaj jest wyciszony, bo wiadomo, leci muzyka, prawa autorskie, ale zwróćcie uwagę, to gdzie jest ta wojna w tym Charkowie? Chyba tylko w mediach i ewentualnie pod Kurskiem, gdzie kradną ikony i mordują ludzi. Tak jest moje zdanie. Tak, moi drodzy, i to ostatni materiał dzisiejszego raportu Kubickiego. Komu się podobało, poproszę o lajka, pamiętajcie o subach i o dzwoneczku. Oczywiście dziękuję tutaj wszystkim, którzy mnie wspierają w moim upgrade'ie sprzętu. Obiecuję ciekawego live'a w piątek, jak również przypominam o ciekawym live'ie w najbliższą sobotę. Live będzie z kolegą Maćkiem Kuczerą. Porozmawiamy o wybuchu II wojny światowej i dlaczego wyszło tak, jak wyszło. Pamiętam jeszcze suchar. Suchar jak najbardziej, można powiedzieć, na czasie. Otóż w kolejce do lekarza jedna dziewczynka zaczęła czytać ulotkę o szczypawkach. Podchodzi do niej jeden ze zwolenników tych medykamentów i mówi, zadał pytanie, czy chciałabyś się coś dowiedzieć na temat szczypawek, jak pomagają i dlaczego są takie dobre. Ta nastoletnia dziewczynka mówi, oczywiście jak najbardziej tak, tylko mam jedno pytanie, które jest bardzo dla mnie istotne. Może mi pan to wyjaśni. Koń, krowa, owca, wszyscy jedzą trawę, prawda? Więc czy może mi pan wyjaśnić, dlaczego koń robi takie suche klocki, krowa robi placki, a owca robi takie małe bobki? No ten mądrala tak się spojrzał na tą dziewczynkę i mówi, uczciwie ci powiem, że nie wiem. Więc ta dziewczynka spojrzała na niego i mówi tak. Proszę pana, chce pan mnie uświadamiać o wirusologii, o biochemii, w momencie kiedy temat zwykłego gówna pana przerasta? Tak, moi drodzy, i tym akcentem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. To jest tak naprawdę dowcip do przemyślenia, bo zwróćcie uwagę, jakiej klasy ekspertów mamy w mainstreamie. Ja wam życzę dobrej niedzieli, trzymajcie się, hej!